Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Karmię tutaj gołąb. Dostały właśnie jedzonko. Trochę dzisiaj późno, bo przyjechałem dzisiaj, można powiedzieć, z aukcji, ze sprzedaży gołąbków. Z Niemiec przyjechał hodowca do sąsiedniego oddziału, do oddziału Mszanna, gdzie prezentował swoje gołębie do sprzedania, gołębie młode. Były też stare. Karmię tu gołębie i złapałem mojego rozpłodowego samca, bo ja go ciepłem do samic, żeby się z nimi przyparowywał. Brata szaleńca, żeby się przyparowywał. I przy pierwszym wypuszczeniu zapomniałem, wyleciał, wszedł do roczniaków i siedzi tu z roczniakami. Ogólnie to na rozpłodzie zabrakło do niego samicy. W sumie to można było dzisiaj kupić właśnie jakąś samiczkę. No ale to bez sensu, bo aklimatyzacja, nowa krew. No i kolejna para w rozpłodzie, więc na szczęście sobie to darowałem. Pooglądałem tam gołąbki, młodziaki. Tutaj właśnie jest miejsce tego spotkania w oddziale Mszanna. Wspomnę tylko, że kolega gościł hodowców u siebie, jak jechali na olimpiadę w Maastricht. No dlatego mu się zrewanżowali jakby tą aukcją. Coś tam chyba wtedy ustalili, że chcieliby od niego gołąbki. No i dziś odbyła się sprzedaż. Na spotkaniu byli hodowcy z naszych rejonów, właściwie z naszego okręgu, z sąsiednich oddziałów, z którymi można się też było zobaczyć, spotkać. I też wiadomo, rozmowy o sezonie. No i z jednym z tematów pojawił się, o czym nawet wcześniej nie słyszałem, sprawa rejonu z jednym z oddziałów, z oddziałem rydultowy, że były takie propozycje, żeby mieć, bo są potrzebne trzy oddziały do rejonu, żeby z oddziałem rydultowy mieć rejon rydultowy, w skład którego wchodzi oddział Gaszowice, ponieważ się połączyli, ale byli tam hodowcy właśnie z tamtego oddziału, jak się okazuje, w ogóle im to nie po drodze, jakby boją się tego rejonu i absolutnie rejonu nie chcą, no bo nie ma za dużo możliwości tych rejonów stworzyć, a widać oni sami powiedzieli, paru hodowców, że absolutnie z naszym oddziałem rejonu nie chcą. Jest to ciekawe, zważywszy na fakt współzawodnictwa, co zresztą przypomnę na końcu tutaj filmu, kawałek historii, która wcześniej miała miejsce w latach poprzednich, całą historię, może już ci hodowcy zapomnieli, jak lotowali, a obecnie szukają jakichś tam wymówek, żeby tworzyć z naszym oddziałem rejon. Byłem też dzisiaj u Tomka Klimczaka w gabinecie weterynaryjnym, żeby zakupić nastawy Artrostrop. Często pytacie, jakie jest jego dawkowanie, więc na końcu filmu przedstawię. Dodatkowo pytacie mnie często, czy można sprowadzić szczepionkę Salgen i inne szczepionki. I powiem tak, dobra wiadomość, że można je zamówić u Tomka w gabinecie weterynaryjnym w Jasienicy i on je wyśle. Warunek tylko jest taki, no, że po prostu to nie jest na już, tylko no, trzeba mieć tam parę dni cierpliwości, żeby mu to wysłać. A tu piękne zdjęcia, które wam prezentuję. Są to gołąbki Tomka, jego lotniki, ale nagrałem je, bo bardzo mi się te zdjęcia podobały. I będąc u Tomka, zakupiłem sobie Artromax. Jest to ten sam syrop, który używam
na ochronę stawów, tylko tu akurat wersja dla gołębi, widać, produkuje to Dolfos. Może i tu pewnie dawkowanie tu gdzieś będzie. 5 ml na 20 gołębi, czyli 5 ml na litr wody. Bo ktoś pytał, ile tego dawkuje. Tu jest dawkowanie. Uwzględnienie wiosennych treningów, no i początku rozlatania gołąbków. Byli też u mnie hodowcy dzisiaj odebrać gołąbki, które pójdą do kolegi. Wziął sobie na podkładkę, bo takie obecnie u mnie są młodziaki. W trakcie obrączkowania, jedne za kilka dni wyklute i te młode pójdą, będą lotowane we Francji. Tutaj właśnie obrączki, którymi kolega sobie je zaobrączkuje, ponieważ wychodzi na to, że tam jak wejdzie gołąb z inną obrączką, to nie oddają, a jak wejdzie z francuską, no to łatwiej go odzyska, czyli Polak będzie lotował we Francji i moje gołąbki, zobaczymy, jak się tam będą spisywały. Tu są oryginalne właśnie obrączki, bo myślał, że może już je poobrączkuję, ale troszeczkę są malutkie i obrączki koledzy będą musieli założyć troszkę później. W starym hodowcy znalazłem piękny artykuł z wizytą w Gaszowicach. Gaszowice jest to oddział Okręgu Śląsk-Południe. Właściwie był oddział Okręgu Śląsk-Południe. Tutaj właśnie coś dla hodowców Okręgu Śląsk-Południe. Informacje z gazetki, jak to kiedyś było, bo nie jedni o pewnych rzeczach zapomnieli. Oddział Gaszowice powstał w 1967 roku. Niestety niedawno to, co z niego zostało, wcieliło się do oddziału Rydultowy i jako tako samoistnego oddziału Gaszowice nie ma. Pozostała sekcja, co jest z jednej strony bardzo przykre, ale oddział Gaszowice, właśnie tutaj są przedstawione jego sukcesy. Jest opisana historia, jak powstała grupa lotowa Południe w Okręgu Katowice, która przekształciła się następnie w Okręg Śląsk Południe. No i przejdźmy do roku 1990. Z inicjatywy Gaszowic nastąpiło połączenie dwóch graniczących z sobą rejonów lotowych, Godowa i Wodzisławia, w jeden duży zespół lotowy pod nazwą Rejon Lotowy Południe. Ta nowa jednostka lotowa skupiała 16 oddziałów z liczbą ponad 1500 członków PZHGP. Na zebraniu nagradzano trzech mistrzów i 100 przodowników z lotów 6-9 z odległości ponad 400 km. No i tutaj chciałbym znamienny fragment przypomnieć. Już od samego początku założenia tego współzawodnictwa oddział Gaszowice odnosi duże sukcesy, które przedstawia zamieszczona tabelka numer 1. Zaraz ją pokażę. Z przedstawionej tabelki wyraźnie wynika, że każdego roku Gaszowice plasują się w czołówce mistrzostwa rejonu. Chciałbym, żeby to szczególnie przypomnieć hodowcom tamtych rejonów. W zdobywaniu tych czołowych lokat nie przeszkadza Gaszowicom fakt, że mają najbliższe gołębniki w całym rejonie lotowym Południe. W dodatku Gaszowice zdobyły w 1991 roku wicemistrza, zaś w 1993 roku mistrza i drugiego przodownika rejonu lotowego Południe. Przykład Gaszowic ponownie potwierdza bezsporną prawdę, iż o sukcesach lotowych nie decyduje modna ostatnio w PZHGB teoria dalszych gołębników, ale zdrowy i wyrównany materiał lotowy połączony z odpowiednią wiedzą hodowlano-lotową hodowców. Dalszym dowodem na odparcie tej niesłusznej teorii jest fakt, że najdalej położony w rejonie lotowym Południe oddział Jastrzębie od 4 lat pracuje się za oddziałem Gaszowice. Wspólna konkurencja lotowa nie jest jedyną atrakcją, jaką dominuje w rejonie lotowym Południe. Ogólnie powiem tak, że słyszało się zawsze, że trzeba mieć gołębie i jak przez kilka lat oddział Jastrzębie, obecny
mój oddział, hodowcy z tego oddziału zdobywali na 20% możliwych konkursów 8%, 9%, 10%, to hodowcy z pierwszych gojemników, Wodzisław, Gaszowice, wspominali, że trzeba mieć dobre ptaki i dobre gołębie. Nie przeszkadzało im w tym wygrywać. Hodowcom Ajlodzy Cieślok, niestety nieżyjący Tadeusz Lach, to byli właśnie ci hodowcy. A po latach, gdy tak powiem, cały czas te lotowanie jest ze wspólnych startów, tak samo kierunki się nie zmieniły, okazało się, że inni hodowcy zaczęli odnosić sukcesy, to nagle zaczęto, że tak powiem, te sukcesy innych podważać. Czyli póki się wygrywało, było dobrze, a jak się zaczęło przegrywać, to się zrobiło źle. To tak a propos hodowców z tamtych rejonów, którzy w pewnym sensie niektórzy szukają teraz nowych, słabszych rejonów lotowych, żeby odnosić sukcesy. Kiedyś z tym nie było problemu. Mieli dobre gołębie. No a teraz kiedyś się dało, a obecnie się nie da, jak poziom hodowli w innych rejonach się podniósł. To dla tych, co no ciężko się pogodzić czasami z przegraną kogoś, kto ciągle wygrywał. To była informacja, że oddział Kaszowice bierze w mistrzostwie okręgu Katowice udział i na 65 oddziałów jakby okazał się najlepszym oddziałem, zanim w okręgu był Wodzisław i Godów. To jest ta tabelka, że oddział Kaszowice zajmował drugie, trzecie, pierwsze miejsce w okręgu. I tu jest jakby wspólne loty całego okręgu Katowice, co jest ciekawe. Świnoujście, wysłanych gołębi 94 tysiące, wspólnie wypuszczone. Limit prędkości 1077, limit prędkości w rejonie Opole Południe, czy znaczy w, tak jakby w okręgu Śląsk Południe, 1159, więc dużo, dużo szybciej konkurs się kończył. Potem oczywiście w 93 roku był pamiętny Puck, który bardzo wyczyścił gołębniki, co zresztą widać po kolejnych lotach, gdzie rejon Południe już tak nie dominował, czyli na Pucku po prostu gołębniki na ciężkim locie hodowcom zostały wyczyszczone. Dodam jeszcze, co zresztą też w artykule się potwierdza, że tu opisywano wyniki Alojzego Cieśloka i opisując te piękne wyniki lotowe, wyczuwam, że nie jeden z szanownych czytelników hodowcy zada pytanie, jakie wyniki lotowe osiągnął kolego Alojzy Cieślok w Mistrzostwie Polski. Z miejsca wyjaśniam, oddział Gaszowice należy do tych oddziałów rejonu lotowego Południe, które o obecnym regulaminie Mistrzostwa Polski mają odmienne zdanie, stąd też nie biorą w nim udziału. Więc tu do współzawodnictwa takiego wyższego szczebla, często zwanego w tych rejonach przez hodowców korespondencyjnego, zawsze nastawienie było mocno negatywne. Po prostu rywalizacja na danym terenie z własnymi hodowcami, póki był okręg Katowice, to z okręgiem Katowice, ponieważ tam były obcinane limity, został utworzony osobno okręg Śląsk Południe, który zamknął się jakby w swojej rywalizacji. Tym hodowcom na tym terenie bardziej interesowała rywalizacja w własnym środowisku, w własnym gronie, niż wyżej. A oddziały takie właśnie, które dominowały, super lotowały, miały super wyniki. A w dzisiejszych czasach dużo się zmieniło, bo inne oddziały zaczęły w okręgu
dominować, co dla jednych stało się w pewien sposób problemem, a cały rejon lotowy czy okręg zajmował mały teren, gdzie startowało wielu hodowców. Także bardzo, bardzo ciekawy historyczny artykuł o wynikach. Tak dla przypomnienia, jak to dawniej wyglądało na tym terenie. I pamiętam, jakie dyskusje były toczone przez hodowców. No tak więc, koledzy, śmiało podejmować rękawice. Oczywiście fakt jest taki, że niedługo, jak tych hodowców na Śląsku będzie uzbywać, to i tak może się stać, że pomału będziemy jednym oddziałem do, tam mam ile, 20 km, 10 km nasze gołębniki są dłuższe, 10-20 km chyba od pierwszych gołębników, tak ekstra pierwszych, to 25 km dalej tu hodowcy mają, przy czym nie wiem, czy te ekstra pierwsze gołębniki to już nawet nie zmieniły położenia, bo tam lotują w oddziale rydultowy, w oddziale rybnik. Także wszystko, nikt nie chce lecieć z mocniejszymi. Każdy oczywiście to wie i tak to wygląda. Każdy szuka rejonu czy miejsca, gdzie może zyskać, a jak zysku swojego nie widzi, to woli nie mieć wcale rejonu, niż mieć rejon. Chociaż wydaje mi się, że przy rejonie wszyscy zyskują, dobrzy hodowcy zyskują, bo zawsze ten wynik z listy rejonowej, teraz nie wiem, w których kategoriach dokładnie można wziąć, w sumie to nawet nie wiem, czy jesteśmy od nich mocniejsi, także nawet nie rozumiem tego, dlaczego tak mocno tego rejonu nie chcą. Musiałbym na liście, tak powiem, zerknąć, ale i tak większość lotów, chyba tylko 4 pierwsze loty lecimy oddziałem, od 5 okręgiem, i tak jest wspólne wypuszczenie, i tak jest wspólna lista okręgowa, więc w sumie nic to nie zmienia, jedynie dodatkowy papier, że lista rejonowa, bo tak naprawdę my loty wspólne mamy całego okręgu, póki co to się na razie nie zmieniło, choć z takim podejściem niektórych to kto wie, może w końcu wpadnie któryś oddział na pomysł, że on nie chce lecieć, nie wiem, 300 razem z okręgiem, na przykład dopiero od 500 lecieć z okręgiem, no po to, żeby była ta lista rejonowa, właśnie mamy listę okręgową, a z 500 liczy się lista jeszcze chyba dodatkowo właśnie rejonowa. Nie wiem, jak to jest z tymi 300 do kategorii B. Więc i tak mamy wspólne starty, wspólną listę, niezależnie czy ten dodatkowy papierek by był, czy tego dodatkowego papierku nie będzie. No, zobaczymy. Trochę to tak przedstawiłem ten artykuł, ponieważ go znalazłem w starej gazetce. Czasami jak hodowcy dyskutują, zapominają, jak kiedyś było. Nic nie zmieni faktu, że trzeba mieć dobre ptaki. Komuś zawsze coś jest na plus, komuś na minus. Trzeba się tym cieszyć. Mam nadzieję, że koledzy się na mnie za to nie obrażą, że tutaj połechtałem ich ambicje, ale ta historia, którą przedstawiłem, to nie aż, znaczy no odległa, no odległa historia, z jednej strony odległa, z jednej strony wiadomo,
to, co się działo na tym terenie, kierunek lotów, nic się nie zmieniło. Teraz może ktoś ma pomysł, dlaczego stąd jakby takie zmiany w nastawieniu do lotowania, do wszystkiego. Ale patrząc na ilość entuzjastów, którzy dzisiaj byli kupić gołąbki, nie powiem, taka nietypowa pora, a parę tych gołąbków tam, że tak powiem, rozeszło się, zostało sprzedanych. Część gołębi hodowcy kupili jakby też, żeby podziękować za gościnę, u tego hodowcy, więc na pewno możliwe, że większość, która tam była, to była właśnie na olimpiadzie, więc jest to jakiś powód, nie wiem, nie było mnie tam, nie wiem, jakie rozmowy, widocznie tam właśnie wtedy kolegę zaprosili, żeby zrobił taką aukcję, podejrzewam, że były oglądane jeszcze jego gołębniki, bo tam właśnie nocowali chyba w drodze na olimpiadę, więc na pewno nie wierzę w to, że nie zahaczyli delikatnie o gołębnik. Hodowca chyba przenocował 50 osób u siebie w domu, z tego co słyszałem, więc myślę, że akcja mu się należała, żeby rozpropagować jego gołąbki. Parę tych gołąbków poleci właśnie, zobaczymy, może parę poleci na lotach, parę może pójdzie do rozpłodu. I zapytacie, czy coś przywiozłem. Ja osobiście akurat żadnego, to już gołębie młode na wyjściu, więc takie starsze, akurat żadnego gołębia nie brałem. Byłem tam tak by w celach, żeby zobaczyć, zaspokoić swoją ciekawość, co się tam dzieje, jakie to będą gołąbki. Może je potrzymać w ręce, może wiedzieć coś na przyszłość. Także myślę, że impreza była udana, wesoła, sympatycznie. Także tak powinno się spędzać czas. Także no nie mam tam nic więcej nagrane ze samej sali, z rozstawionych stoisk, bo tam hodowcy pomogli rozstawić klatki takie z gołąbkami jak na wystawę. Do każdego gołąbka był na wstążeczce przyczepiony rodowód. No i można było sobie, większość to były młode, a było też parę gołębi dorosłych, ze 4-5 sztuk, może więcej. Nie byłem od samego początku, więc chyba już pierwsza tura jakichś gołąbków, jak przyjechałem, to już była możliwe, że sprzedana, bo cała impreza zaczęła się trochę wcześniej. Ale miałem dzisiaj, jak widzieliście na filmie, dużo objazdów, dużo załatwień i byłem odwiedzić Tomka Klimczaka. Tu jeszcze raz podkreślę, hodowcy często pytają mnie właśnie o możliwość zakupu szczepionki na salmonellę, gdzie ją można kupić, skąd ją można sprowadzić, więc nie chciałem tego wcześniej deklarować, nie konsultując się z Tomkiem, ale mam potwierdzenie, że Tomek może ją wysłać pocztą do hodowców, więc jak ktoś potrzebuje zamówić taką szczepionkę, to mogę mu ewentualnie w tym pomóc i pocztą zostanie do takiego hodowcy wysłana. Wiadomo, to nie będzie tak, że dzisiaj zamawia, jutro ją ma, bo trzeba ją przywieźć z Czech. Także jeśli ktoś na przykład na młode by chciał szczepić tą szczepionką, to jest to możliwe, żeby tą szczepionkę mu sprowadzić tak na spokojnie, po prostu musi dać trochę czasu. Osoby, które dzwonią, że potrzebują na już, na jutro, to proszę lepiej nie dzwonić, bo trzeba ją przywieźć, trzeba ją na spokojnie, jak będzie kilka zamówień, wtedy pójdzie się na pocztę, wtedy wyśle się, nie będzie się biegać z każdą jedną rzeczą na pocztę. Tak samo inne szczepionki można, tak samo myślę, że ten Artro Max nastawy też nie ma z tym problemu, jeśli ktoś nie ma dostępne u siebie,
to też myślę można sobie ewentualnie zamówić takie rzeczy, które są potrzebne, więc tak to wygląda. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Gołąbki tutaj wcinają, ale widzę, że wody im zabrakło. No i właśnie muszę im wodę nalać z preparatem na stawy, żeby te stawy były zabezpieczone. Tym bardziej właśnie, że są częste ataki jastrzębi. No i mają wysiłek te gołąbki, także coś na ból moich gołąbków, ból mięśniowy, który ich dotyczy. No, przydałoby się coś zaradzić, żeby problem w jakiś sposób rozwiązać, żeby szło te gołąbki wypuszczać, nie wiem, żeby szybciej latały, nie wiem, żeby te mięśnie miały jak Pershingi i uciekały przed tymi jastrzębiami, to nie wiem, co zrobić. Także no, ja tu rozmawiam i patrzę na właśnie, o, tutaj sobie jajeczka, są jajeczka. Ktoś tam pytał też właśnie, tak jak ci hodowcy, co tam mają też pozamawiane, bo ja będę po jednym młodym w gniazdku chował, więc jest możliwość po prostu sobie też później zabrać oczywiście młode na podkładkę. Takie jak dzisiaj kolega zabierał, co prawda to były młode z rozpłodu, ale jak wspomniałem, ja sobie poprzekładam młódki, dzięki temu tam, gdzie mi zależy, to sobie przełożę, nagonią mi kolejne jajka, więc z jednej strony szkoda wartościowych młodych jakby wyrzucić, a zależało mi, żeby mieć jakby tak zwane mamki, więc troszkę jest mi to też na plus, że parę młodziaków poszło, zwolniły się gniazda, gdzie mogłem sobie coś przełożyć. No i to w pewien sposób ułatwia mi moje plany hodowlane. Tak samo z rozpłodu, jak się będzie dało, to będę młódki kolejne przekładał pod gołębie lotowe, dlatego one są tak sparowane, że tutaj jeden gołębnik dostał tam parę, co kilka dni puszczałem przedziały, no że gdzieś tam trafię, że na rozpłodzie też się te gołębie nie są wszystko tak równiutko, więc gdzieś trafię, żeby młódki poprzekładać. Więc na pewno będą jakieś młode, jak sobie ktoś przyjedzie, oczywiście osobiście, bo takie małe to osobiście jedynie odebrać. Też kolega po jajka przyjeżdża, tak samo sparował, też parę jajeczek weźmie. No bo ja potrzebuję tylko połowę młodych, nawet mniej niż połowę młodych, co się wykluje pod lotowymi, bo każda para będzie chować jednego młódka i więcej młodych mi nie jest potrzebne. No to chyba tyle odnośnie tych wszystkich pytań. Dziękuję za uwagę. Także dzisiaj był wyjazdowy filmik, ale taki bardzo króciutki. Parę wyjazdowych rzeczy pozałatwianych. Zbliża się sezon, trzeba się zajmować swoimi gołębiami. A teraz przede wszystkim trzeba dać im wody, bo im zabrakło i siedzą, o, na pojniku siedzą i czekają, aż właściciel przyniesie wody, także to nie żarcik, pić im się chce i chętnie by się napiły, nawet nie dojadają do końca tego jedzonka, bo na pewno dojedzą jak się napiją, tak cele mi tak pozajmowały. Tu ostatnio te same cele są w nowej pracy u kolegi Manfreda. Chwalił je niesamowicie, bo identyczne cele mam i zameczki jak
von Manfreda, to mi się tak akurat wspomniało, bo tam pokazywał swoją nową pracę. To ja mam identyczne cele. Te gołębie jakoś tak u mnie nie chcą być grzeczne, żeby sobie pojedynczo zająć i wszystkie cele były zajęte. Część celi jest zajętych, ale część to jakby pustych, czy podwójnie zajmują, nie wiem. Albo po prostu za dużo gołębi, no byłoby ich mniej, to by... O, dwa rude się parują, o jak pięknie. O jak pięknie, dajcie sobie jeszcze buzi, no. Dajcie sobie buzi. Kurczę, czemuś ich rozgonił. Tak ślicznie wyglądały na buziakach. No, ty gamoniu, ale zepsułeś. O nic, chyba nie będzie. Nie będę już was zanudzał. Pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.